Moi drodzy bracia pielgrzymi, przewodnicy, wszyscy dbający o porządek tej drogi do Częstochowy, którą rozpoczynacie, drodzy przewodnicy duchowi, kapłani, ojcowie, Paulini, wszyscy, którzy stanowicie tę pielgrzymkę, zarówno dla tych, którzy podejmują ten trud drogi, wychodząc dzisiaj 311 raz z Warszawy do Częstochowy, jak i ci wszyscy, którzy będziemy razem z wami pielgrzymować duchowo, towarzyszyć w modlitwie, a zarazem czerpać z tego skarbca modlitwy, którym jest kilka tysięcy ludzi w drodze, modlących się, słuchających Słowo Boże, ale także reflektujących prawdy naszej wiary w ciszy, w skupieniu, ale także w braterskim spotkaniu w drodze. W tym znaczeniu, wychodząc na pielgrzymkę, będąc Kościołem w drodze, jesteście prawdziwie Kościołem synodalnym, gdzie idą kapłani, gdzie idą duchowni i świeccy, we właściwej proporcji, chciałoby się powiedzieć, umiejący sobą i rozmawiać, i troszczyć się, i miłować Kościół, którym jesteśmy, jako lud Boży pielgrzymujący. Pamiętam sprzed 40 prawie lat, kiedy zaczynały się te nowe pielgrzymki w 80 i w 81 roku na kanwie przemian, jakie się wtedy dokonywały w Polsce, pierwszej Solidarności, z tej jednej wielkiej warszawskiej, potem radomskiej pielgrzymki powstało kilkadziesiąt w Polsce i dziesiątki, a może i setki tysięcy ludzi szło do Częstochowy, przyjeżdżali na trasę tej pielgrzymki, a czasem szli przedstawiciele kościołów innych krajów europejskich. Niemców, Francji, Włoch, Węgrów. I bardzo często przychodzili i podziwiali ten kościół w drodze, który był symbolem, znakiem istoty kościoła, kościoła synodalnego. Tak się nieraz zastanawiam po 40 latach, czy wtedy, kiedy byliśmy wzorem takiego pielgrzymowania wspólnego spotykania się, rozmowy o Kościele braterskiej, czy dzisiaj po 40 latach nie wyprzedzili nas niektórzy w tej synodalności, w znaczeniu bycia razem wokół wspólnoty i tajemnicy Kościoła, który pielgrzymuje. W ubiegłym roku, po pandemii, która nam przerwała pielgrzymowanie przynajmniej na 2 lata, poszliśmy z dziękczynieniem Panu Bogu za to, że ten czas niedobry, zły dla świata, zły dla Polski minął. Ale szliśmy także, żeby się przygotować do beatyfikacji tego, który nas, nie trzeba tego udowadniać, tego, który nas przez dziesiątki lat prowadził na Jasną Górę, beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Było to zaledwie miesiąc przed beatyfikacją. Na pewno także na pielgrzymce wymodliliście tę beatyfikację. Symbolem tego, do którego się odwołuje, był ten wielki obraz, zdjęcie kardynała Stefana Wyszyńskiego, które przez dziesiątki lat w tej właśnie pielgrzymce był niesiony na Jasną Górę. Bylibyśmy dzisiaj niewdzięczni, gdybyśmy w tej pielgrzymce, którą rozpoczynacie, gdybyśmy dzisiaj nie dziękowali Panu Bogu za to, że Kościół Święty wyniósł na ołtarze i ogłosił błogosławionym kardynała Stefana Wyszyńskiego
i dał nam takiego patrona na tę pielgrzymkę i na nasze czasy, ale także Matkę Różę Czacką. I dlatego z tym duchem dziękczynienia wychodźcie dzisiaj na tę kolejną pielgrzymkę tutaj z Warszawy, żeby dziękować Panu Bogu i za błogosławionego i błogosławioną, i za te, czy za ten nowy czas, który się rozpoczął. Na pewno niełatwy czas po pandemii, ale jesteśmy Bogu wdzięczni, żeśmy potrafili lepiej lub gorzej, ale przejść przez ten dwuletni czas wielkiej próby, mimo że wielu ludzi ona dotknęła mocno, ale także tak mocno, że dzisiaj już ich nie ma między nami. A więc to jest ta okoliczność, na którą chciałbym zwrócić uwagę i prosić, żebyśmy wtedy, kiedy dojdziecie do Częstochowy, kiedy się spotkamy 15 na mszy świętej dziękczynnej na zakończenie pielgrzymki, żebyśmy ten wątek i beatyfikacji, i ten wątek dziękczynienia Bogu za czas, w którym żyjemy, trudny, który był, także dla pielgrzymki trudny, bo był czasem próby, pytania, ilu ludzi po tej pandemii wróci, żebyśmy za to umieli Panu Bogu dziękować, a nie tylko prosić, a potem zapominać o tym, że jesteśmy Bogu wdzięczni. Czy są jakieś okoliczności szczególne, które powinniśmy zabrać w pielgrzymce na Jasną Górę w tym roku? Nie może być bowiem tak, że będziemy pielgrzymować niejako obok ludzkich problemów i spraw. Żeśmy się wyrwali na pielgrzymkę po to, żeby zapomnieć o kłopotach, problemach osobistych, rodzinnych, polskich. Musimy pamiętać, że w tych ludzkich sprawach i problemach, czasem bardzo dotykających człowieka, musimy szukać odpowiedzi na pytanie, jaki to wszystko ma sens. Co nam Pan Bóg przez to wszystko chce powiedzieć? Bo wiemy doskonale, że Pan Bóg nie jest obok tych wszystkich naszych problemów. Jest w środku tych problemów. Tak jak nas tego uczy dzisiejsze święto przemienienia. Pan Jezus doskonale wiedział, jakim traumatycznym doświadczeniem dla apostołów, dla uczniów będzie męka na krzyżu, będzie Wielki Piątek. I nie mówił, mnie tam nie będzie. Ja będę w centrum tej ofiary. Ale stojąc pod krzyżem, możecie zapomnieć o tym, że za chwilę przyjdzie zmartwychwstanie. Tak się w życiu człowieka też zdarza. I dlatego co robi Pan Jezus? Ano bierze tych najważniejszych z apostołów na górę przemienienia, żeby im pokazać swoje bóstwo, żeby im pokazać chwałę nieba i swoje zmartwychwstanie, żeby ich przygotować i nadać sens temu wszystkiemu, co się stało przez to, że Bóg stał się człowiekiem w Jezusie i przez to, że wziął na swoje ramiona krzyż, po to, by dokonać w imię miłości do człowieka odkupienia i zbawienia całego świata i każdego z nas. I taki musi być też sens tego waszego pielgrzymowania. Powstaje więc pytanie, jakie okoliczności jeszcze, jakie problemy, oprócz tego, co jest beatyfikacją, co jest dziękczynieniem za czas przeżytej pandemii, co jeszcze powinniśmy zabrać, powinniście zabrać w to wasze pielgrzymowanie? Jest takich nowych okoliczności ważnych, niewątpliwie dużo. I to naprawdę nie chodzi o to, żeby straszyć, żeby budzić jakąś atmosferę
zagrożenia, tylko chodzi o to, żeby w tej pielgrzymce nie iść obok problemów i spraw, nie uciekać od tych problemów, zamknę się na problemy rodzinne, na problemy miejscowości, wioski, miasta, Polski, zamknę się na 9 dni i wreszcie odetchnę. To byłoby płytkie i bardzo fałszywe pielgrzymowanie. A niewątpliwie takich spraw, o które chcemy prosić Boga, modlić się i omodlić w tej pielgrzymce jest kilka. Niewątpliwie nie wolno nam zapomnieć o wojnie, która się toczy w Europie, blisko nas. Wojnie w Ukrainie, gdzie cierpią ludzie, giną całe miasta. Nie wolno nam zapomnieć w tej modlitwie o tym, jak mówią już dzisiaj nasze władze zajmujące się tymi sprawami, o tych 5 milionach ludzi, którzy przekroczyło granicę Polski w ciągu ostatnich paru miesięcy wojny, uchodźców. Wielkie zadanie, wielkie wyzwanie, wymagające wielkiej modlitwy, ale wielkiej pomocy i wielkiej wytrwałości, żebyśmy nie ustali, żebyśmy się nie znudzili. Na pewno trzeba także polecić modlitwie to, co nam ciągle przypomina papież Franciszek. On dobrze wie, co grozi dzisiejszemu światu, kiedy mówi o modlitwie o pokój. Starsze pokolenie wie, bo były takie okresy, ale wszyscy powinniśmy wiedzieć, że ten czas, który przeżywamy, nigdy nie był tak blisko jakiegoś niebezpieczeństwa wojny większej, powszechnej, jak jest dzisiaj, i dlatego trzeba się modlić na tej pielgrzymce naszej o pokój. Pokój, który się zaczyna w ludzkich sercach, a kończy się tym wszystkim, co jest brakiem pokoju między narodami, między krajami, między kontynentami. Oprócz tego każdy z was zabiera masę swoich ludzkich, małych, większych problemów, lęk, obawa przed drożyzną, czy zapłacimy czynsz, czy zapłacimy opłatę. To wszystko dzisiaj grozi w pandemii, w czasie tej wojny, całemu światu. I nie jesteśmy od tego wolni, także my, Polacy. A ponieważ pielgrzymka ma być rekolekcjami w drodze, to musi dotykać problemów ważnych. Musi dotykać spraw, którymi żyje dzisiaj człowiek, którymi wszyscy żyjemy i żyje Polska, ale również musi dotykać poważnych pytań i problemów, tak jak to wspomniał na początku ojciec rektor. Musi dotykać spraw dotyczących wiary, najważniejszych. Żeby to nie była tylko frajda w drodze, przyjemnie, miło, serdecznie. Owszem, jest to potrzebne, ale żeby to były rekolekcje w drodze. Gdy się człowiek pyta, skąd pochodzę, kim jestem, kim jest dla mnie Jezus Chrystus i wreszcie dokąd idę. Jednym z najważniejszych pytań człowieka współczesnego i zawsze zresztą jest pytanie o sens życia, sens poświęcenia, sens wyrzeczenia, sens rezygnacji z czegoś po to, żeby lepiej służyć bliźnim, ale także pytanie o sens cierpienia, choroby, bólu, który przeżywamy. Przemienienie na górze Tabor jest właśnie jedną z tych odpowiedzi, które Pan Bóg daje człowiekowi o sens, pytania o sens życia. Pan Jezus chce powiedzieć apostołom, nawet jeżeli jest wam trudno i macie takie wątpliwości i zobaczycie jeszcze więcej na Golgocie, to wszystko ma sens w perspektywie mojego i waszego zmartwychwstania. I w tym znaczeniu na pielgrzymce także musimy to pytanie o sens ludzkiego życia, sens wyrzeczenia, poświęcenia dla innych
stawiać, bo inaczej nie udźwigniemy, zaczniemy się kłócić między sobą, nie udźwigniemy obowiązków, które przyjęliśmy na siebie, chociażby w perspektywie tego, co się dzieje w świecie, uchodźców i tak dalej. Nam się czasem ludziom wydaje, że to my pierwsi miłujemy Pana Boga. To my naszą modlitwą, naszą pobożnością, naszą dobrocią chcemy Panu Bogu okazać to, że Go kochamy. Te nasze próby są ważne i potrzebne i myślę, że trzeba je doceniać. Ale tak naprawdę trzeba sobie powiedzieć, że w chrześcijaństwie, którego jesteśmy uczestnikami, prawda wiary jest odwrotna. To Bóg nas szuka. To Pan Bóg nas kocha. To Pan Bóg wyszedł do człowieka. To Pan Bóg swojego Syna Jezusa Chrystusa dał. To Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa i Jego ofiarę zbawił nas wszystkich na krzyżu i czeka. Czeka ze swoją propozycją. I to nie jest tak, że Pan Bóg raz siebie dał Wielki Piątek. Pan Bóg daje się człowiekowi w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym zawsze i wszędzie. Tym darem największym Kościoła, który ma do zaoferowania światu, jest Eucharystia. Ten nieustanny dar Boga dla człowieka to nieustanne dawanie się Jezusa Chrystusa przez uobecnianie, nieustanne uobecnianie ofiary Wielkiego Piątku i dawanie się do końca, aż w Komunii Świętej. To dlatego szczytem każdego waszego dnia pielgrzymowania, ale szczytem tego początku i końca pielgrzymki jest msza święta, którą sprawujemy. To jest wyraz tego daru, który daje nam Bóg w Jezusie Chrystusie. Dlatego tak wielką wagę przywiązujcie na trasie pielgrzymki do każdej mszy świętej. I także wtedy, gdy szukamy w tych naszych ludzkich sprawach i problemach, gdzie to wszystko zanieść, kto to wszystko zrozumie, kto w tym wszystkim nas pojmie, pamiętajmy, że tym, który nas zrozumie i który jest w środku ludzkich spraw, nie obok, jest Pan Jezus. A wyrazem tego jest Eucharystia w Kościele. Dlatego, moi kochani, idźcie w tę pielgrzymkę z tym szczerym przekonaniem, że ona jest Kościołowi potrzebna. Że jest potrzebna każdemu z was. Że jest potrzebna Kościołowi Warszawskiemu, że jest potrzebna ta wasza modlitwa i o powołania kapłańskie i zakonne. I ta modlitwa we wszystkich intencjach, które starałem się podpowiedzieć, żebyśmy w takim spokoju ducha i w głębokiej refleksji, rekolekcji w drodze pogłębiali swoją wiarę i związek z Panem Bogiem, a zarazem podejmowali trud szukania tej najgłębszej odpowiedzi, jaki jest sens ludzkiego życia. Amen. Panie Boże, zamiast.